Witam wszystkich. Dzisiaj zademonstruję Wam, jak prawidłowo powinno się podciągać na drążku siłowo. Nie jakieś tam techniki crossfitowe i tak dalej. Typowo siłowo. Więc tak. Pierw zademonstruję Wam, jak to powinno wyglądać na drążku od tyłu. Jak mamy, zawsze pamiętajcie, tak jak większość mówi, że łopatki mają być z tyłu spięte, to właśnie, że nie. Prawidłowe podciąganie ma uruchamiać plecy, więc powinno wyglądać w ten sposób. Najpierw ściągamy łopatki, dopiero później pchamy łokcie w dół. Wypuszczamy i wypuszczamy z łopatek. Znowu ściągamy łopatki i wypuszczamy. Tyczy się to też podchwytu czy nachwytu. Najpierw łopatki, najpierw ten ruch, ściągamy, dociągamy i delikatnie wypuszczamy, nie robimy szarpnięć. Oczywiście nie robimy też przeprostów w łokciu. Jeżeli ktoś ma tendencję do przeprostowania, to lekko zatrzymuje ruch w takiej pozycji. Ale zawsze ruch wyciągamy i dopiero tu ten ruch ma być ściągany. Pokażę Wam, jak to ma wyglądać na drążku. Powiedzmy, łapiemy szeroko, pozycja startowa, ściągamy, zatrzymujemy, opuszczamy i opuszczamy. Pamiętajcie o tym ruchu, tu, żeby było tu. Żeby nie było czegoś takiego, że ktoś tu do tego momentu i podciąga się tak, w takim ruchu. To ma być tu i ruch. Tu. To samo tyczy się różnych podchwytów. Najpierw ruch, dopiero podciągam. I oczywiście opuszczam. Po co jest ten ruch? Po to, żeby w pierwszej fazie ruchu pracowały plecy, a nie pozbawiamy się tego właśnie ruchu z pleców. O to właśnie chodzi. Jeżeli ktoś jeszcze nie potrafi się podciągać, może stosować gumy wspomagające, które założy sobie na drążek. I pamiętajcie, zawsze zanim zaczniecie dokładać powtórzenia, lepiej się nauczyć prawidłowej techniki. Można sobie zrobić gumą. I to samo. Podciąganie w pełnym zakresie ruchu, żeby nie ograniczać sobie ruchu. Tak jak co niektórzy robią, jakieś podciągania typu takie, czy jakieś inne dziwne. Jeżeli ktoś z gumą się podciąga, można do tego włączyć jeszcze negatywy. Jeżeli tylko negatywy robimy wtedy, kiedy mamy siłę się opuścić. Czyli podskakujemy, ewentualnie gdzieś wchodzimy na jakieś podwyższenie ławeczkę i zaczynamy się jak najwolniej opuszczać. Wolniej, wolniej. W tym ruchu się skoncentrujemy, żeby lekko wypuścić. I koniec, znowu. Podskakujemy i się delikatnie opuszczamy. Jeżeli ktoś już będzie się podciągał 10-15 razy takim sposobem, że na dole się zatrzyma, u góry się zatrzyma, może włączyć albo obciążenie, bądź użyć, tak jak ja używam teraz w podciąganiu, liny. Lina. Oczywiście uchwyty każdy według uznania. Każdy uchwyt trochę inaczej trenuje, więc można się raz podciągać pod chwytem, raz na chwytem, raz szerokim chwytem. Tu akurat to ćwiczy też dodatkowo siłę uścisku. Łapimy taką linę i to samo ściągamy, zatrzymujemy. I to samo, jak jest za lekko, zakładamy obciążenie i się podciągamy z obciążeniem.
Pamiętajcie zawsze, żeby ruchy nie były szarpane. Przy końcu jak wypuszczamy, ruch ma być pod kontrolą. Nie strzelamy, żeby nie rozwalić sobie stawów. W razie pytań piszcie komentarze. Odpowiem. Dzięki.